Tak, no to witamy wszystkich ze stacji narciarskich Sosów. Najpopularniejszych w ostatnich latach. No ale trudno się dziwić, kiedy palenica skończyła. Dzisiaj jest 27 lutego 2020. Tam już jest granica czesko. Kasik tu jest. Widzisz? No. Beskidzka desitka. Co to tu pisze? A, po czesku. Beskidzka dziesiątka jakoś. Myślałeś, że co innego. No.
Chyba tam koło stroniczka nie wyleje, tylko to tam jest. Ale jeszcze idzie przejechać. Moje narty są szybsze od twoich. Bo w sumie są nowe. No raczej. I one szybsi. Jak ty tak jedziesz, nie będzie mu jak cię wyprzedzić. Jest różnica, te stare są wolniejsze. Jest różnica. Ja to poczuł na tym, jakże zjeżdżał na tych skiturach. No. Jakże odpył te foki. Piorunie to tak jechało, że nie szło ustać. Bo oni mi to jeszcze naszmarowali. No. Różnica piorunowa to jest. W tym sezonie mam nie serwisować w ogóle, że nie trzeba. No moi trzeba będzie po sezonie. A te stare się już nie nadają do chociaż serwisu, no to. Za bardzo to one się w tym sezonie nie najeżdżą, no ale trzeba będzie. Bo w sumie ile razy jeździ miała? Czwarty raz i zmą chyba. No to. Dzisiaj może nie będzie takich muldów. Orczyk chodzi po raz pierwszy chyba od 2 roków. Bo w zeszłym sezonie nie chodził. W ogóle. No nie wiem na czymś ty jeździł, ale ja jeździła na orczyku. Ale nie było. Ja nie chodził, bo góra była nieczynna. Jak nie była, jak ja tam wychodziła na górę. No to my tam rozzaszli, ale orczyk nie chodził. Ciekawe, stąd by my nie szli na pewno. Rozmyśli tam na ten stok jeszcze w Czechach. Ale ja sama byłam. A to musiało być krótko, ale nie chodził. 2 roki temu chodził, bo była dobra zima, nie? A no 2 lata temu to ja większość tras przejeździła Czantoria Palenica. Zdecydowaną większość. No, tak sobie wymieniam. Jeden dzień Czantoria, ale drugi dzień Palenica i tak na zmianę. Palenica, ale to na zeszłym sezonie też nie chodziła. Ale 2 lata temu. 2 lata temu chodziła. Ale ja jeździłam wtedy co. Ale też koniec lutego i stanęli po tym. No i w marcu już potem Soszów był, ale cały marzec był Soszów. Ja. Ale jeździłam na przemian. Czantoria Palenica, Czantoria Palenica. Tak. Jakby nie ta głupota jeden w styczniu. Jeden dzień tu, jeden dzień tu. Jakby nie ta głupota z zamknięciem stoków w styczniu. To może by Palenica chodziła. To by Palenica chodziła. No ale oni chyba uznali, że jak na 2 tygodnie to się nie opłaci i to. No zbyt duże ryzyko. No. I to też jest mało stacja narciarsko. Taki Soszów to sobie poradzi, nie? Ale czy tam inne. Palenica nie jest tak rozreklamowana. No ale widzisz, na Poniwcu też nie może ludzi. No. Bo to jest na uboczu już, no i. A ten terani może do Alpów jechać, to promuje nasze ośrodki. No. Cały czas. Ale tak powinno być. Cały czas, a nie jak ci Alpy tam promować. Trzeba nasze promować, a nie Alpy. Czy tam jakieś ten Pireneje. Ten Bóg dali się tam dochodzi w tej kasie.
Ja? No. Bo mu karnet nam zablokowało, coś tam na Cienkowie mu działało, on tu nie działał. Ach, pierdoły opowiadam. My chyba mam o ten wiślański skipad, wiesz? Aha. Stach też go kupił. I on mówi, że on jeszcze do seniorów, bo on 66 lat, nie? Kto kupił? Stach. Aha. Bo się tu z nim spotkałam, jak otwarli stoki, to tu na tego też tu był. I my się spotkali tu na Orczyku. Pierwsze, że go nie umiała poznać, wiesz? To bo pysz zatkany, no to odezwiem się, najwyżej, nie będzie umiał. A to był jednego. Dawno tu na Łotczyku nie jechał. Ale trzeba to udokumentować. Tydzień temu byłem tu na skiturach w niedzielę. Jakim to pierun. Czym się ściepim pieruństwo, czym się zasłanianie ogięby. Bo od dzisiaj nasz umiłowany wszelkimi dobrami rząd wprowadził takie hasło, że mamy być tylko i wyłącznie w maseczkach. Ja się pytam, kto na tym zarabia? Przez rok było można się kuminami zasłonić, tubicami, a teraz nie, ino maski. Ktoś kasę trzepie. Ale dobra, nie będę mi się wnerwiać. Piękną zimową sceneria. Wczoraj u nas widocielowo, a tutaj jak widać na Sosowie był śnieg. No i dobrze, i tak ma być. Mimo tego, że w ostatnich dniach prawdziwie wiosna była, temperatury przekraczały 15 stopni. Ktoś się spyta, czemu żech nie zainaugurował, w zasadzie kontynuował sezonu rowerowego. Na rowery jeszcze przyjdzie czas, a może już jutro po nartach zderzenie sezonu. Troszkę strumień tutaj mamy. Lepia żółwka. Piękna zimowa sceneria. No śnieg mokry niestety. Ciężki. Ale sezon mamy taki porąbany przez tych gupoli w Warszawie, no to trzeba się cieszyć tym, co się ma. Po prawej stronie las już jest w Czechach, a od dzisiaj kwarantanna. Jeśli chodzi o Czechy i Słowację. A jeżeli stamtąd wracali, to musimy iść na kwarantannę. 10 dni. Bo się zarażymy strasznie. Lechnie.
Ojej. Ale popatrzcie, widać kaje zimni. Co? Widać kaje zimni. No, wyżej po prostu. No. Połowa czantori biało, a połowa już wiosna. Brawo. Od małego uchu. No. Tam tylko czasami na wiedzenie ludzie jadą na wyciągu. Ja. No ale wiesz, takie mają wymogi z góry, no. No. To nie jest ich wina.
witamy wszystkich i żegnamy, bo niestety padzę. Jak widzicie, mgła jest jak diopli. Niestety padzę deszcz. Już dość fest mokry, także kończymy przedwcześnie. Tak to dzisiaj wygląda niestety. Raczej nic nie widać. Deszcz leje, ciegacie mokre, wszystko mokre. Kończymy niestety. Za chwilę GoPro pokażemy i to co będzie widać, to uwidzicie. No niestety. Kaj tu jechać. Nic nie widzisz poza śniegiem i mgłą i deszczem. Gwiozdno w takich warunkach, że nie jeździ. Gwiozdno. Ale masakra. To już wyrobimy. To jakby to troszkę wyrzedzało, ale niestety leje. Prognozy mówiły, że będzie lepszy po nocy, niestety nie sprawdziły. Oto, że rano nie padało. Nic nie widać na stoku. Bryle trzeba przecierać, bo same krople. Przydałyby się takie wycieraczki jak w aucie. Ja tam zechrzał tydzień temu na skiturach. Pierunie. Zobaczcie, mokry telefon i ślizgło się. Widzicie, o. To jest wszystko z Traseo. Polecam, aplikacja Traseo. Na larty, na rower. Na wszystko. Na skitur też. Here you can save the world. Play this.
bo kwiatu nie trzeba. Obaj cztery lasy, obaj cztery lasy, zawiedź tego. Hajrant niestety. Ja też. Spodnie mam całe przemoknięte. Kurczę jeszcze nie, ale. Ale cedzi fest. Rękawiczki przemoknięte. Kiedyś trzeba umieć powiedzieć, że dość, no. Jeszcze godzinę by można, ale. Ale to i tak nie ma źle. No nie tak to miało trochę wyglądać, ale nie poradzimy nic. Wszystko będzie do suszenia. Mam sporo w tym jak kiedyś na suszy, to nie chcę już chyba być. Ach, to była skrajna głupota, no ale... Skrajna głupota, no. Dobrze, że my nie byli wtedy chorzy. No, to bardzo ważne. Teraz to wiesz, przeziębienie to się równo COVID. Wyślą na test i powiedzą, masz COVID-a. Bo tak to niestety wygląda. Siedzieć w domu dwa tydnie jak głupi na kwarantannie. A żeby? Bo kwarantanna jest dłuższa niż ten, co ma chory. Co jest chory. No właśnie. Ten, co jest chory, on wyzdrowieje, a ty dalej siedzisz. Ja, bo jeden u nas tak miał. Kwarantanna jest dłuższa. Baba była chora, a on siedział na kwarantannie o 4 dni dłużej jak baba. Kwarantanna jest dłuższa. Tak oto polityka. Ciekawe jakby było tak. Na przykład ja zachoruję, wy siedzicie na kwarantannie. Ja wyzdrowieję i na przykład ty zachorujesz. Czyli ja też muszę na kwarantannie siedzieć dalej? Być chyba ja. Skoro ja już zachorowała? Chyba nie. Nie chciałbyś się przekonać. No raczej nie. Nie zależy mi na tym. I dać się temu bajzlowi.